Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest kolejne Q&A na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę pytań takich bardziej złożonych, bardzo fajne pytania mi zadawaliście w poprzednim Q&A świątecznym. Co prawda kilka pytań się powtórzyło, ale wtedy sobie je jakby wyciąłem z takiej na przykład serii pytań w Photoshopie, no i zostawiłem tylko te, które, na których najprawdopodobniej nie było w poprzednich odcinkach. Także co, zaczynamy pytania i odpowiedzi. Pierwsze pytanie dość banalne, jednak bardzo dużo osób właśnie je zadaje nie tylko pod Q&A, ale pod innymi filmikami również. Ja tam odpowiadam w komentarzach, ale tutaj podejrzewam, że jak odpowiem raz, no to już nie będę musiał innym odpisywać. Także zadaję pytanie Games Vanity. Jakim mikrofonem nagrywasz dźwięk? Także ja mam słuchawki Creative Fatality HS800 i właśnie też mikrofonem z tych słuchawek nagrywam swój głos. Póki co, tak jak mówiłem chyba w poprzednim X-Packu, może nie w poprzednim, hajs się nie zgadza, no i nie stać mnie na mikrofon jakiś ogarnięty typu Samsung G-Track albo Blue Yeti. Także póki co siedzę na standardowym mikrofonie słuchawkowym z Creative Fatality HS800. No i kolejne pytanie, które zadał Torros666. Pierwsze pytanie, taka składanka pytań. Pierwsze pytanie, czy palisz czasami marihuanę? Nie i nawet nie próbowałem, mówiąc szczerze. Dwójeczka, czy jesteś za legalizacją zioła? Jest to mi tak bardzo obojętne, że aż bardzo obojętne. I trzecie pytanie, jakie masz poglądy polityczne? Tutaj się już może bardziej rozwinę, ale nie będę mówić jakby o, ja głosuję na tych, ja głosuję na tych. Tylko powiem tak, aktualna władza w Polsce jest do dupy. Dlaczego jest do dupy? Ponieważ należy rozgraniczyć jakby dwie płaszczyzny. Rozgraniczyć państwo świeckie i rozgraniczyć kościół. Tych dwóch rzeczy nie można łączyć, ponieważ wychodzi takie gówno, jakie aktualnie jest w Polsce. Jakieś kurwa dekalogi lekarzy, nie wiem, pierdoły totalne. Więc według mnie trzeba wszystko zrobić, żeby tylko PiS nie doszedł do władzy w wyborach. W sumie PO też święte nie jest, ale i tak wolałbym już PO niż katolów z PiSu. Także takie są mniej więcej moje poglądy polityczne. Wszystko, żeby odizolować warstwę kościoła od warstwy politycznej, od polityki, od całego państwa, które nie powinno być pomieszane z wiarą, bo przecież nie wszyscy są chrześcijanami, tak? Wiem, że większość jest, 90 parę procent, ale na mój gust nie powinniśmy mieszać, kościół nie powinien się wtrącać w sprawy państwowe. Także przechodzimy do następnego pytania. Zadał je Duszek Play Games i może to pierwsze na przykład pytanie jest troszkę przestarzałe, ponieważ tamto Q&A było świąteczne, a dzisiaj już mamy lipiec, także może nawet już sierpień, nie wiem kiedy opublikuję. Nieważne, co sądzisz o puszczaniu petard w Sylwestra? Nie mam nic przeciwko temu, byleby tylko to było w Sylwestra, ponieważ jak każdy wie, na przykład psy bardzo, bardzo nie lubią petard no po prostu one się boją, one się strasznie boją burzy, no i petard. To są chyba według mnie takie bardzo, bardzo niechciane sytuacje właśnie przez psy. Także w Sylwestra można sobie je popuszczać, jakieś tam, nie wiem, na weselu, prawda? Ale nie częściej, żeby jednak pomyśleć o innych, bo starsze osoby też, na mój gust, no nie lubią tego typu zabaw. Czy masz dziewczynę, podoba ci się ktoś? Nie, dziewczyny nie mam, ale podoba mi się ktoś, nie wiem, mówić, no... Jakby lubię bardzo pewną koleżankę, tak, ale nic więcej nie powiem. Czy jak idziesz spać, to myślisz o tym, co będziesz robił na filmiku jutro, czy raczej wszystko jest na spontanie? Nagrywam z reguły wszystkie filmy jednego dnia, także na następny dzień mam już spokój. Bardziej myślę o tym, żeby nie zapomnieć wyciąć kichnięć jakichś tam dziwnych dźwięków i tym podobne, ale już teraz się to z reguły nie zdarza, ponieważ mam te leki na tą pieprzoną alergię, także no jest dobrze, ale nie, znaczy jeżeli nagrywam X-Packa, to często myślę, co by zrobić na przykład innego, może coś wymyślić, także jeżeli chodzi o X-Packa, tak, ale o inne serie lecę totalnie na spontanie.
Jakie są imiona twoich rodziców i jakie ty masz na drugie imię? Imiona rodziców to Józef i Anna, nawet mama miała imieninę 26 lipca. A jeżeli chodzi o moje drugie imię, nie posiadam. Tak, rodzice byli skąpi i dali mi tylko jedno imię. Jednak mam jakby to trzecie imię w cudzysłowie z bierzmowania, czyli Aleksander. Tak sobie wybrałem, bo brat mojej przyjaciółki właśnie miał na imię Aleksander, znaczy ma na imię w zasadzie Aleksander. No i tak sobie wpadłem na pomysł, a tam sobie Aleksander. Kim chciałbyś być w przyszłości? Informatykiem, czyli taki zawód, do jakiego teraz się kształcę, chodzę do technikum na technika informatyka, także kim chciałbyś być? Informatykiem. Krótka, zwięzła odpowiedź, przechodzimy do następnego pytania. No i tutaj Adam Brzęczkowski pyta, czy lubię swoją szkołę. Otóż bardzo, bardzo lubię moją szkołę i bardzo, bardzo żałuję, że te 4 lata, w którym się kształcę w technikum, miną już za rok, ponieważ teraz skończyłem 3 klasę, idę teraz do 4 klasy i szczerze jeszcze bym sobie tutaj pochodził z 2-3 lata, ponieważ naprawdę dobrze trafiłem, mam zajebistą klasę, dobrych nauczycieli, no i ogólnie mi się bardzo podoba. Jakie mam oceny? Drugie pytanie. Oceny mam dobre. Moim celem było zawsze osiągnąć średnią 4.0. W tym roku sobie przyhardkorzyłem i myślałem, że będzie dużo poniżej 4.0, ale wyszło, że miałem 4.2, także mój rekord życiowy. Mój rekord życiowy i bardzo się z niego cieszę, pomimo tego, że wcale jakby nie planowałem tego rekordu, także tym bardziej. Także oceny mam, no, z przedmiotów zawodowych najlepsze oceny w klasie, można tak powiedzieć, ale no wiadomo, już takie coś jak polski, na przykład mam 2, z matematyki 3, więc tak wyglądają mniej więcej moje oceny. Czy jestem jedynakiem? Jesteś jedynakiem, czy masz jakieś rodzeństwo? Właśnie, tutaj chciałem lekko przedstawić pytanie i nie wyszło. Jestem jedynakiem, no jestem jedynakiem. Mój tata miał z poprzedniego małżeństwa 2 synów, ale no tak z aktualnego małżeństwa, no jestem jedyny. Co głównie oglądasz w telewizji i na komputerze? Tutaj, no może powiem tak, w telewizji oglądam... Jeżeli już oglądam telewizję, to tylko wtedy, kiedy renderuję sobie filmy i nie chcę obciążać procesora jakimiś live'ami, streamami, filmikami na YouTube. Ale co ja oglądam? Discovery głównie. Lubię sobie obejrzeć Sędzie Annę Marię Wesołowską, czy Sąd Rodzinny, Ukryte Prawdy. Nie wiem, lubię serial Na Krawędzi, ostatnio siostra cioteczna mnie wkręciła w ten serial. Wykupiłem sobie pełen pakiet na cały drugi sezon na Ipli. A jeżeli chodzi na komputerze, to z youtuberów najczęściej oglądam Roka. To jest mój taki jakby ulubiony youtuber na polskim YouTube. Teraz też często oglądam streamy u Yuhiego. Możecie sobie wejść na jarok.pl i tam macie stream Yuhi. Często gra w Landmarka, w Eurotracka na multi. On w zasadzie mnie wciągnął w The Crew, ponieważ totalnie zapomniałem o tej grze, a zobaczyłem u niego na live'ie. No i właśnie tak się pojawił The Crew na moim kanale, który będzie gościć póki co do chyba 17 października, a później już lecimy z pełną serią po becie. No i na komputerze to myślę, że tyle. No oglądam jakieś vlogi typu Sebastian Barycza, co ja tam jeszcze oglądam, programy rozrywkowe typu 5 sposobów na abstrahujki, lekkostronnicze, nie wiem, polimaty, takie po prostu popularne rozrywkowe filmy. Czy twoje urodziny nie są w styczniu, a jeśli tak, to którego? Są faktycznie w styczniu 26, także za pół roku, no nawet mniej. Monster 51099 zadał też całkiem fajną serię pytań. Pierwsze pytanie, czy jestem rasistą? Nie, totalnie nie mam nic do innych ras. Czy Afroamerykanie, czy rasa żółta, totalnie... To są po prostu moi przyjaciele, tak? To są ludzie i to, że różnią się od nas, od białych, kolorem skóry, to dla mnie totalnie nie ma znaczenia. Co sądzisz o Sylwestrze Wardędze? Podziwiam go, ponieważ ja nigdy nie byłbym w stanie robić takich rzeczy jak on. Totalnie jestem
po prostu jestem nieśmiały totalnie i podziwiam gościa, że potrafi sobie podejść do policjanta, tańczyć przy nim, używa ganiać się z nimi po mieście. Naprawdę gość jest awesome i naprawdę należy mu się ten jeden wardęgon subów. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to sobie znajdźcie informacje. Intel czy AMD? Tu jest taka walka, że trudno określić zwycięzcę, jednak powiem tak, Intel do gier i i7 do renderowania, a AMD, wszystkie procesory tylko do renderowania, procesory AMD totalnie nie nadają się do gier. Znaczy, nadają się do gier, ale mają dużo, dużo, dużo gorsze wyniki. Na przykład najlepszy procesor FX AMD jest na tym samym poziomie wydajności, co stara i5 2500K sprzed 3,5 roku chyba. Ona miała premierę, 3,5 roku, ma takie same wyniki w grach. Przypadek? Nie sądzę. Intel niszczy AMD w grach i to jest powszechnie wiadome, jednak AMD wszystkie procesory niszczą w kompresji, niszczą w renderowaniu i tym podobne, jednak wszystkie procesory prócz i7 i prócz i5 Haswella, czyli czwartej serii. Tak jest moje zdanie. Oglądałeś w te święta Kevina. Dlaczego w te święta? No bo Q&A było świąteczne. Nie, Kevina nigdy nie oglądałem. Naprawdę, przyznaję się bez bicia, Kevina nigdy nie oglądałem. Czy według ciebie w Polsce powinno się wprowadzić karę śmierci? A po co to komu? A dlaczego? Dobra, wiem, zabił na przykład kogoś, nie wiem, potrójne morderstwo, tak? Dobra, już niech idzie na to dożywocie. Ale no, nie wiem, ja bym totalnie nie miał sumienia wydać na kogoś po prostu wyroku śmierci. Wiem, na przykład w niektórych stanach w USA jest taka kara śmierci, jednak ostatnio jest głośno o kilku przypadkach, gdzie zastrzyk ma na przykład zabić w 10 minut. Ostatnio gość się męczył przez 2 godziny, ponieważ przez pierwszą godzinę nie działał zastrzyk, a później umierał w wielkich męczarniach. Także to jest totalnie antyhumanitarne i nie, w Polsce bym nie chciał. Odpowiadając na pytanie, subskrybujesz kanał charytatywny YouTube? Nie. Szczerze, miałem sprawdzić przed Q&A, co to za kanał, sprawdzę za chwilę, ale nie subskrybuję go, może będę subskrybować za chwilę. I czy mam prawo jazdy? Tak, mam prawo jazdy od marca 2013 roku. Chyba tak. Bo był ostatnio rok, tak. No, czy mam prawie półtora roku. No więc, następne pytanko. Co sądzisz o Bieberze i One Direction? Co mogę sądzić? No, po prostu nie lubię tego typu muzyki, więc wisi mi zarówno pierwszy wokalista, jak i drugi zespół, ponieważ no, totalnie mnie nie kręci ten gatunek muzyczny. I co, mam ich hejtować, że mi się nie podoba ten gatunek? Nie, po prostu mam ich w dupie. Po prostu nawet się tymi osobami nie interesuję. Wiem, że niektórzy mówią, że One Direction to geje w ogóle, Ale, no cóż, na niektórych zdjęciach faktycznie widać ich jakby odmienną politykę płci, ale po prostu ja mam to gdzieś. Niech sobie śpiewają te swoje piosneczki marne o miłości, czy o innych pierdołach. Nie mówię, że miłość to pierdoła, ale po prostu nic o nich nie sądzę i tyle. O, to będzie chyba prostsza odpowiedź na to pytanie. Przechodzimy do następnego. Ja Janek pyta, czy uznajesz, że jesteś z rodziny mniej zamożnej, czy bardziej zamożnej? What the fuck? Aha, wiem. Dobra, nieważne. Źle zinterpretowałem pytanie. Mniej zamożnej, zdecydowanie mniej zamożnej. Gdybym z bardziej zamożnej, to stać byłoby mnie na kamerę, miałbym samochód i tym podobne, ale no, czasami jest trudno naprawdę u mnie, jeżeli chodzi o kasę. Dobrze, że zarabiam te kilka groszy, dosłownie groszy z YouTube'a, także nie wiem, stać mnie na jakieś, nie wiem, koszulki, na jakieś przyjemności, kino, nie wiem, wyjście gdzieś. Także, no, plus takie, że właśnie sobie zarabiam, stać mnie na siłownię, więc, no, jest dobrze, ale jest dobrze w sensie takim, że mogło być zawsze gorzej, prawda? Także przechodzimy do następnego pytania.
I kolejna fajna seria pytań. Kasper Krasniak pyta, co sądzisz o tak zwanych sławnych youtuberach, mając tyle widzów, ile teraz masz, masz z nimi lepszy kontakt i po prostu jest lepiej. Cóż, lepiej być tym sławnym youtuberem, ludzie, nie wiem, o tobie wiedzą, mogą na przykład, o, Xalion, ja to kojarzę stamtąd i stamtąd. No chociaż ostatnio, jak czasami odwiedzam streamy innych, z właśnie tych większych youtuberów i czasami się odezwę na czacie, to o, cześć Xalion, i to mi się, kurwa, tak podoba, że ktoś mnie, nie wiem, rozpozna gdzieś na czacie albo pod czyimś filmikiem, to jest zajebiste po prostu. Ale nawet jakbym miał te, powiedzmy, 100 tysięcy widzów, wciąż byłbym tak samo aktywny w komentarzach, wciąż bym wam odpisywał na wszystkie PW, na wszystkie konkretne PW, na maile i tym podobne. Także tutaj w moim przypadku się raczej nic nie zmieni, ale co sądzę o innych sławnych youtuberach, no to niektórzy naprawdę leją na widzów i to trzeba przyznać, chociaż znam kilku, którzy lali na widzów, a teraz starają się też odpisywać na większość komentarzy, tak jak robię to ja. Czy chciałbyś być takim sławnym youtuberem? Tak, pod warunkiem, że nie zmieniłbym swojego zachowania w stosunku do widzów. Czyli bym odpisał na komentarze, bym był otwarty na wasze jakieś pomysły i tym podobne. Czy miałeś kiedyś czerwony pasek? Tylko na dupie? Nie no, żartuję. Nie miałem nigdy paska czerwonego, moja maksymalna, jakby rekordowa średnia, tak jak już wspominałem wcześniej, 4-2. Dlaczego Xalion? To już odpowiadałem na to pytanie, ale już po prostu nie chciało mi się go wycinać. Xalion dlatego, że kiedyś taki nick chyba wymyślił mi generator, albo gdzieś znalazłem na forum taki właśnie nick, kiedy tworzyłem sobie postać do WoWa. Tak, to było chyba do WoWa albo do innej gry MMO, RPG. No i tak się przyjęło, Xalion. Co robisz w wolnym czasie poza nagrywaniem? Wakacje, plażing, smashing, czasami nie wiem, rowerki wodne, gram w tenisa ostatnio, gram w siatkę, w nogę, nie wiem, idziemy sobie gdzieś przejść ze znajomymi, i tym podobne. Co robisz, a to już było, do kiedy wierzyłeś w Mikołaja? To było chyba do 8 roku życia. Moment, to była zerówka. Albo w pierwszej, albo w drugiej klasie się jakoś tam dowiedziałem, mówię o podstawówce, się jakoś tam dowiedziałem, że Mikołaj to jest ściema i że wcale on nie przychodzi. I było mi wtedy tak zajebiście smutno. Jezu, to był taki smutek. Po prostu jakby się dziewczyna rzuciła. O, kuźwa, nie ma Mikołaja. Nie no, po prostu to był taki smutek. A to myślę, że każdy to przeżył. Może czasami mniej. Może więcej ktoś to przeżył, ale no mnie było tak strasznie smutno. Dobra, następne pytanie, numer 9 chyba, z tego co już pamiętam, a może nawet seria pytań, zaraz zobaczymy. Silent Ostrich, chyba to się tak czyta, pyta, czy wolisz blondynki czy brunetki. Całe życie wolałem brunetki, w zasadzie do brunetek zawsze coś czułem więcej. Ale blondynka, znaczy jedna ostatnio mi się, tak by, że tak powiem, ją bardzo lubię. A tak to przez całe życie brunetki, chyba raczej przy tym zostanę. Może to tylko taki o, hop, siup, skok w bok, prawda? Jednak z reguły bardziej podobają mi się brunetki. No i to już było ostatnie pytanie w tym Q&A. Pamiętajcie, że możecie zadawać kolejne pod tym filmikiem. Postaram się zrobić jeszcze może z dwa Q&A w te wakacje, ponieważ teraz mam troszkę więcej czasu. Zrezygnowałem z jednego odcinka X-Packa. Mam nagrane The Crew, mam nagrane Battlefieldy, także mogę poświęcić troszkę czasu właśnie na Q&A. Także zadawajcie pytania pod spodem. Starajcie się, żeby nie były powtarzane, więc możecie zajrzeć do poprzednich filmików. Na przykład w drugim filmiku opowiadam, jak się poznałem z Huśkiem, a tutaj właśnie było też dużo pytań, jak się właśnie z nim poznałem, więc zapraszam do poprzedniego Q&A numer 2, czyli wydanie świąteczne, a to byłoby na tyle, dzięki za uwagę, zapraszam na kolejne Q&A, na kolejne filmy, The Crew, Battlefield, Assassin, Don't Starve i Minecraft, także łapka do góry i do zobaczenia, pa pa!